Znajdujemy się teraz na obszarze rezerwatu przyszosowego Szafera, który jest położony wzdłuż drogi Hajnówka-Białowieża. I wiele osób w ostatnim czasie mówi, że ma miejsce w Puszczy Białowieskiej wycinka, jest tym zaniepokojonych, ale w tej sytuacji, no moim zdaniem przynajmniej, jest to w granicach tolerancji, jest to w pewien sposób uzasadnione, ponieważ te drzewa znajdują się bardzo blisko, czasami w odległości 3-4 metrów nawet od jezdni. Są martwe, zamierają i dlatego też stwarzają zagrożenie dla użytkowników tej drogi, bo na tej drodze jest największy ruch w Puszczy Białowieskiej, więc moim zdaniem lepiej, żeby te drzewa zostały wycięte, niż żeby ich pozostawienie skutkowało jakimś poważnym wypadkiem. Tym bardziej, że i tak przynajmniej na chwilę obecną te drzewa są pozostawiane do naturalnego rozkładu, do mineralizacji. Ale co się z nimi stanie później, to tego nie możemy być pewni, bo są z nich powycinane takie klocki, nie ma konarów, nie ma koron. Być może to wynika ze względów, z przepisów przeciwpożarowych, ale być może są przygotowane do zabrania, bo słyszałem różne wersje. Według informacji, które są na stronie Nadleśnictwa Białowieża, mają pozostać, natomiast według innych informacji mają być zabrane. Też RDOŚ w Białymstoku proponował zabranie tych drzew i ich sprzedanie. Jeszcze warto zwrócić uwagę na inne świerki, które stoją przy tej drodze. One stanowią ewidentne zagrożenie, właśnie zamarły już przynajmniej ponad rok temu i szczerze mówiąc, sam się dziwię, dlaczego do tej pory ich leśnicy nie wycięli, skoro wycinają przy mniej uczęszczanych drogach. Bardzo ważne jest, żeby te martwe drzewa zostały tutaj na miejscu. Znacznie wzbogacają one glebę o minerały, o mikroelementy, makroelementy, wzbogacają zasoby właśnie węgla, azotu, stanowią podłoże, na którym będą rosły dziesiątki gatunków roślin. Również młode drzewa, zwłaszcza młode świerki. Już nie wspomnę o setkach bezkręgowców i o ptakach, które z tych drzew również korzystają. O grzybach, o całej gamie innych gatunków związanych z martwymi drzewami. I też jest ważne pozostawienie ich w tym miejscu, ponieważ dookoła tych martwych drzew są drzewka młode i usuwając te drzewa wycięte, zniszczylibyśmy naturalne odnowienie. Tak jak tutaj widzimy, leży kłoda, obok rośnie klon, dużo grabów, miejscami świerki i zabierając tą kłodę, wszystko po prostu automatycznie niszczymy.